Takie na ścianach, takie 30 na 2 metry, takie listwy długie. 30 metrów na 2 metry. 30 metrów na 2 metry szerokości, czyli one wystawały dotąd i będą się stały za ulicę. I będą takie, wiesz, wszystkie książki, które mamy w ogóle wszędzie, będą tu stały. Znaczy wszystkie, gdzie mamy wszędzie, to nie, bo jak ja bym przywystał rosyjskie książki nasze mieszkaniowe i tak dalej, te encyklopedie, to by się na nie zwisiło na tym. Ja też mam więcej chyba książek niż tu się zmieści. Ale zdrowotne książki, no nie? Czy mówisz, na chorzy za wschodniej granicy. Czyli tak, jak nie być zbanem? Ja mówię, czyli co dojeżdża ludzi XXI wieku? Dobra. Cześć, witamy was w pierwszym odcinku drugiego sezonu absolutnie najlepszego, oficjalnie najlepszego. Według nas. Podcastu Neurofreaky i cały ten podcast, właściwie cały ten sezon, będzie poświęcony tematowi jak nie być dzbanem. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak nie być dzbanem. Czyli co dojeżdża ludzi w XXI wieku. Możemy powiedzieć, że nas, bo też czasami jesteśmy jakby w tym gronie dojechania, ale staramy się na co dzień nie być dzbanami. Myślę, robimy, że co możemy. W miarę się udaje. To oczywiście witają was wasi ulubieni terapeuci, czyli Patryk Sobotka. Maciek Duczyński. Słuchajcie, mamy bardzo dużo przemyśleń i trochę zajmujemy się na przykład takim odzbanowaniem ludzi. No i tak. W ogóle dlaczego też dzbanem? Po pierwsze, słowo jest zabawne. Mhm. Po drugie, oznacza takiego człowieka trochę nieogarniającego, ale nie tylko, że on się po prostu urodził nieogarnięty, tylko że różne czynniki spowodowały, że on aktualnie na dzień dzisiejszy jest trochę nieogarem. Mhm. I w ogóle słowo dzban było, jak dobrze pamiętam, tutaj przepraszam, nie zrobiłem researchu w tym kierunku, ale chyba najpopularniejszym słowem w 2018 roku. Z tego co ja pamiętam, to tak. Było coś takiego, nie pamiętam dokładnie, którego, chyba 2018 rok, więc po prostu idziemy tym trendem popularności. Już jest niemodne, ale nam się nadal podoba. Tak, bo jednocześnie jest takie fajne, za bardzo nikogo nie obraża. I jednocześnie odzwierciedla to, co chcielibyśmy powiedzieć. Dokładnie tak. Dobra. Także XXI wiek. Jest ciężko, zalewa nas masa informacji, z którą ewidentnie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Mhm. Z takich ciekawszych rzeczy, przed chwilą Maciek znalazł bardzo ciekawą informację dotyczącą tego, jak dużo informacji przeciętny, to był akurat Amerykanin, bo jakby większość badań, wiadomo, odbywa się w Ameryce, przeciętny Amerykanin, ale myślę, że nie jesteśmy, w sumie nie różnimy się specjalnie od Amerykan. Nie, myślę, że teraz tak we wszystkich takich miejscach na świecie, gdzie mamy swobodny dostęp do internetu, telewizji, radia, w ogóle do mediów, i żyjemy w jakichś większych aglomeracjach, to prawdopodobnie to wygląda tak samo. A nawet jakby było trochę mniej, to i tak jest za dużo, dlatego że okazało się, że dziennie przetwarzamy 34 GB dziennie informacji. Jak ktoś jest tak jak na przykład my z końca lat 80., początku lat 90., to wie, że 34 GB to jest po prostu niesamowita ilość informacji. Ja pamiętam, że były dyski, które no gdzie tam, nawet nie zbliżały się do tej ilości. To jest bardzo dużo. A czasami na jedną dyskietkę można było mieć ze 3 gry, nie? Jeszcze niedawno, jak wchodziła karta pamięci 32 GB, to ja mówię, what? 32 GB? To jest nie do przerobienia pod kątem ilości zdjęć, które będę chciał zrobić na swojego wtedy chyba jeszcze Canona, więc to jest naprawdę bardzo dużo informacji. Dla porównania okazało się, że to jest podobno około 100 tysięcy słów, czyli to tak jakby ktoś mówił do nas przez 12 godzin. I dla mnie to w ogóle to jest nie do ogarnięcia. Wydaje mi się, że to, że może nie jestem dzbanem, tak mi się przynajmniej wydaje, w większości aspektów życia. W większości aspektów życia i większości dni w roku, no nie? Mhm. Bo są takie dni po prostu, że tych informacji się na klatę przyjął za dużo i na pewno takim dzbanem trochę jestem, ale w większości dni w roku staram się nie być i ja sobie, na pewno, tak patrzę teraz na to, ja na pewno nie przyswajam tej informacji. Ja się trochę odcinam od social mediów i zawsze mówię, że staram się być bardziej producentem niż konsumentem i może to mnie uchroniło, bo coraz częściej jest tak, że po 2 minutach chorowania łapie się, że ej, to w ogóle się dzieje, to nie tędy droga i wyrzucam to. Ale jestem w miarę osobą świadomą, jeśli chodzi o social media, więc może dlatego. Tak jest. Dobra. No ja zrobiłem w sumie podobnie. Ograniczyłem scrollowanie do minimum, więc właściwie walla na Facebooku nie widziałem od kilku tygodni, bo da się tak zrobić, żeby go nie widzieć. Więc to odpadło. Na Instagramie też jakoś nie obserwuję specjalnie dużo osób. Ale tak, ale to są, powiedzmy, social media, to co sobie tam przeglądamy.
to jest na pewno duża część tych informacji, ale tak naprawdę to nie wszystko. Nie, nie? Bo nawet myślę, jak że słowo dzban, ale wiesz, jakby nawet słowo dzban, bo myślę, że jakby po kolei powinniśmy zrobić tak, że wytłumaczymy mniej więcej oczywiście, jak czym, się według, dzieje, że czym według nas nawet, czym według nas jest jakby taki dzban. Dobra. Okay. Dawaj jakby takich kilka rzeczy i będziemy sobie na bieżąco uzupełniać i myślę, że taką spójną całość uda nam się stworzyć. Przynajmniej w tym takim aspekcie, który będziemy sobie dzisiaj omawiali. Czyli ktoś, kto dosyć zróbmy inaczej. To jest jakby taki pierwszy odcinek wstęp, bo to będzie też fajne. Myślę, że wam się mega spodoba, bo kolejne część z odcinków tego sezonu będzie nagrywane z gośćmi. Może być, że specjalistami ze swojej branży, naszymi przyjaciółmi i tak dalej. Więc możemy teraz tak, wiesz, bardzo szeroko to zrobić, a później będziemy zawężać się w kolejnych odcinkach, tak? Okej, okay, no dobra. Dobra. Czyli no ktoś, kto za bardzo nie umie w życie. słaby w tą grę. Nie kuma za bardzo zasad. Czyli podąża za, w sumie za głupotami, za które jestem pewien, że za jakiś czas pojawi się jakiś cień refleksji i stwierdzi, że to chyba nie był dobry pomysł. To raz. Dwa, traci właśnie dużo czasu na rzeczy nie przynoszące żadnej dziedzinie życia specjalnie. Tak. Okej. Okay. Tutaj od razu musimy podkreślić, bo czasami się pojawia takie są stwierdzenia, czasami coachowskie, nie? Że musisz wykorzystać każdą godzinę życia produktywnie, kreatywnie i tak dalej. I dzisiaj będziemy też trochę o tym mówili, że to nie jest reguła. Znaczy, nawet to nie jest reguła, to jest dużo powiedziane. Dlatego, że bądź cały czas kreatywny, twórczy i tak dalej, a potem się okazuje, że człowiek kreatywny jest w stanie być 15-20 minut dziennie, a jednocześnie ten okres kreatywności najczęściej jest między 9 a 11 i dałem przypadek. O ile przed 9 zrobiłeś, co miałeś zrobić, no nie? Bo rzadko jest tak, że po prostu ktoś się zerwie, wiesz, tam nie doje, nie domyje się, nie zrobi czegoś i już o 9 wiesz, jestem kreatywny, jestem taki naładowany tą energią pozytywną. Jednocześnie poszedł spać bardzo późnym wieczorem. Nie da się to tak też zrobić. Się może nie udać. No, więc to nie jest do końca tak, jakbyśmy chcieli z tą kreatywnością. No to idzie trochę w złym kierunku, co? Bo tutaj ten trend coachowski. Jest to fajne, żeby gdzieś jakby mieć cel, podążać do niego, w jego kierunku, gdzieś tam starać się w różnych aspektach życia, być po prostu, nie wiem, super tam, nie wiem, synem, dobrym rodzicem, dobrym pracownikiem, szefem, ale no bez przesady tutaj. To coachowanie poszło trochę w tym kierunku. Dobra, to jeszcze sobie do tego wrócimy, dlaczego tak jest. Co jeszcze? Co jeszcze? Ale co jeszcze sprawia, że... Tak, że ludzie są dzbanami. Na przykład jak chodzi o takie określenie, kim według ciebie jest dzbanem. Na przykład jak ja sobie myślę o dzbaningu... To takiego słowa też się nie wiem. Jak sobie myślę o dzwoningu, to chodzi mi o to na przykład, że od razu mam w głowie taką osobę bardzo niskozadaniową, która przykładowo, wiesz, jakby jest w tym brain fogu. Możemy tam pokrótce powiedzieć, czym jest brain fog. Oczywiście, jak będziecie chcieli trochę więcej o tym posłuchać, to znajdziecie to. My zawsze odsyłamy, ja zawsze odsyłam do Maćka podcastu Medycyna Integracyjna. My podlinkujemy go w tym filmie. Żeby mogli obejrzeć sobie, przesłuchać drugiego podcastu, nie specjalnie drugiego, a z pół godziny ma, jak dobrze kojarzę. Medycyna integracyjna, tak po 20-30 minut. Tak, tak. I tam będziecie mieli samo mięso, bez śmieszkowania, niestety. Tak. To akurat ten podcast jest taki, że musimy pośmieszkować trochę. I tam po prostu będzie więcej, a my powiemy sobie o pokrótce, tak? Czyli taka mgła mózgowa. Czym jest mgła mózgowa? A tym, że po prostu ktoś ma super niską koncentrację, za bardzo nie potrafi się skupić dłużej na niczym. I dla porównania to jest ten stan, kiedy czytacie książkę, zaczytaliście się, oczywiście tam co który wyraz nie pamiętacie za bardzo, co chodzi, ale przykładowo chodzi coś do pokoju i mówi: hej, co robisz do 12? I mówicie: jutro 12, czego nie wiem, czego zobaczę w kalendarzu, dobra. Mówicie: wiesz co, będę, jutro mam zajęcia takie i takie, po czym ta osoba wychodzi z pokoju, a wy nawet nie wiecie, co czytaliście. I wtedy mówicie: kurde, co to, na której stronie byłem? W ogóle książka zamknęła się, teraz nie wiesz, jak to znajdziesz, no nie? I teraz masz godzinę czasu na czytanie i 45 minut zajmuje ci, wiesz, odszukanie danego fragmentu i wczucie się w klimat, co się dokładnie dzieje. Więc to jest to. Co tam jeszcze jest, jeśli chodzi o brain fog? To są... No na pewno taka duża drażliwość się może pojawiać. Tak. W ogóle takie umiejętność, w ogóle... ogarnięcia swojej energii życiowej przez tylko bardzo krótki okres w ciągu dnia.
Tak, to jest taki, dla mnie to taki trochę lej, że dochodzi do was w miarę sporo informacji, na przykład nie wiem, ktoś do was mówi, tutaj światło i tak dalej, wy się rozpraszacie po prostu, a wy jesteście takim wąskim gardłem, że możecie odebrać jedno i to was denerwuje i tak. Mhm. W ten sposób. Okay. Dużo osób, jak powiemy sobie o tym, że ktoś właśnie ma takie objawy, jak czasami na jakichś warsztatach czy w internecie poruszamy temat brain fogu, to się okazuje, że bardzo dużo osób się jakby powiedzmy jest w stanie określić, że mają właśnie tego typu zaburzenia na co dzień. Mhm. To określenie chyba stało się dość popularne przez zaburzenia hormonalne. Można znaleźć, tak jak ktoś ma jakieś problemy tarczycowe, to o brain fogu w literaturze poświęconej choćby Hashimoto sporo tego jest. No najczęściej tak. No w ogóle brain fog jakby nie jest jednostką kliniczną. Nie, broń Boże. Nie, ale faktycznie dużo osób jakby w kontekście tych chorób w ogóle immunologicznych zwraca na to uwagę przy w ogóle zaburzeniach hormonalnych bardzo często, nie? Więc dobra. Coś jeszcze przychodzi do głowy? Czym jest Myślę, że to takie główne tak. rzeczy, to powiedzmy mamy. A jak się można w ogóle też doprowadzić ogólnie do bycia dzbanym? Ojej, to jest bardzo złożona sprawa, bo to nie jest kwestia jakby z godziny na godzinę. Tak. I też umówmy się, że to nie jest tak, że to są tylko nasze świadome chęci. Nasze świadome decyzje typu postanawiam, że nie będę moje dbanym. Życie idzie w kierunku bycia dzbanym. Albo w ogóle nie. Tylko... Po pierwsze, skoro już mamy ten brain fog, to raczej nikt świadomie się w niego nie wbija. Plus jeszcze dochodzi do tego jakby pogarszająca się sytuacja w ogóle. Tak jak mówiłeś wcześniej o tych 34 gigabajtach informacji i to warto podkreślić, że to jest jakby coraz więcej do nas dociera z roku na rok, bo jakby coraz więcej czasu spędzamy przy ekranach, w ogóle jako społeczeństwo. No więc pakujemy sobie do głowy tych informacji coraz więcej, nie? Jedziemy samochodem gdzieś tam przez ulicę, odbieramy całą masę billboardów, reklam i tak dalej. Gdzieś tam sobie jeszcze brzęczy radio, albo siedzimy w domu, tutaj leci telewizja, tutaj sobie jeszcze czegoś tam słuchamy, tutaj jednocześnie piszemy SMS-a i jeszcze coś robimy na komputerze, nie? Więc można powiedzieć, że nasz mózg stara się troszeczkę przed tym wszystkim obronić, bo to wszystko nam będzie podbijało układ współczulny. Czyli my będziemy coraz bardziej w takim stanie nakręcenia, coraz większego przebodźcowywania. No więc my, żeby się przed tym bronić, to musimy część tych informacji jakby z tego naszego takiego lejka świadomości w ogóle wyrzucić. Czyli tak jakbyśmy się, nie wiem, jakbym ciebie spytał, jak jedziesz do gabinetu z domu, no to jakie billboardy mijasz? W sumie ciężko powiedzieć, nie? No bo tak nie zwracamy niby na to uwagi, ale tak naprawdę to widzieliśmy. Tak, widzieliśmy to tylko wyfiltrować, żebyś sobie tym po prostu mózgu nie powiedzmy nie zabadziewiać o czymś takim. No to właśnie to jest bardzo dobra funkcja nie naszego nerwowego, że potrafi tak naprawdę jakby jest, a jednocześnie to nie wpływa na nas, bo jakbyśmy po prostu cały czas te bodźce nam się przetwarzały i byśmy świadomie o tym wiedzieli, to w ogóle byśmy sfiksowali, nie? Sfiksowalibyśmy momentalnie. Tak. No właśnie, czyli to jakby nie wpływa na nas świadomie, ale można powiedzieć, że jakby już na nasz układ nerwowy wpływa to, że się bombardujemy wszystkim. Tak samo jak, nie wiem, czy próbowałeś kiedyś tak po prostu sobie pójść, a dobra, to u ciebie zresztą może też inaczej wyglądać, ale powiedzmy pójść spać, jak wracasz bezpośrednio na przykład z takiej imprezy. Jak jesteś w ogóle, wiesz, w klubie, tu światła migają, strasznie głośno, wracasz do domu uberkiem i od razu idziesz spać, a tu w głowie jeszcze tak trochę w ogóle szumi, tak, nie? Tak, jest tak. Okay. Wiesz co, ja też widzę, że jak jest, tak się stymuluje, nawet niekoniecznie dużą ilością informacji, ale przykładowo jak po prostu odbierasz silne bodźce, gdzie na przykład jesteś na saunie, tu jest gorąco, tutaj gra muzyka, później idziesz się schłodzić, później coś tam i wiesz, siedzisz na ten leżak i jest jesteś załadowany bodźcami, za dużo się wydarzyło, no nie? W tym momencie. Więc tak, aczkolwiek ja akurat, właśnie powiedziałeś, że u mnie jest inaczej trochę, to zgadza się tak, ja dawno nie byłem w klubie, to prawda, ale... No ja teraz to też. Tak. Ogólnie rzadko chodziłem do klubów, a teraz to już w ogóle, natomiast mi się mózg odcina. Po prostu jakby on ma funkcję, mówi, dobra Patryk, sorry, nara, ale wyciągam wtyczkę i jaść. No i dzięki mu za to, że taką funkcję przyjmuję i...
jakiś tam po prostu mam tych limit wsysania informacji, po prostu odcinam jej, dziękuję, do widzenia, nie wsysam już dzisiaj, no nie? Tylko informacji. Myślę, no że to tak 20 giga i ja już to wiesz, 20. Więcej się nie da. Więcej się nie da. Dobra, więc mówiłeś o tym, że jesteśmy, to myślę, że dużo, wielu osobom się przyda, a dlatego, że ten jakby taki motyw jakby niespecjalnie wyważonej pracy naszego układu współczulnego, przyczulnego jest kluczowy przy często rozumieniu wielu dysfunkcji naszego ciała. Mhm. Naprawdę wiele problemów, które mamy, jest związane z tym, że my się właśnie cały czas stymulujemy, czyli pobudzamy cały czas, idziemy po prostu do góry, nasz pobudliwość układu nerwowego, a w sytuacji, kiedy i jakby nie restujemy jakby w żaden sposób tego, nie odpoczywamy, nie regenerujemy się prawidłowo, gdzieś tam zapominamy o tym, jak ja na przykład mam takie, powiedzmy, swoje pytanie, które zadaję często ludziom, jak widzę, że oni są tacy przestymulowani i tak dalej, jak się zapytam, jak odpoczywają, jak się regenerują, kiedy zrobili coś dla siebie, to po prostu wszystkie trzy odpowiedzi są najczęściej milczące. I aż widzę, że to sobie zgłupio, ale mówi, da, pa spokój w ogóle, tak, dwójka dzieci, mąż, czyli trójka dzieci, no to gdzie no, tak no. naprawdę, jak ja tutaj mam odpocząć? No tak. I to jest trochę problem, no nie, bo się cały czas stymulujemy i się okazuje, że jak jesteśmy tacy pobudzeni, no to za chwilę mamy tak naprawdę problemy mięśniowe, bo jesteśmy w ciągu napięciu, czyli narząd ruchu nam siada. Siada nam często serducho, bo cały czas tak gdzieś tam ciśnienie podwyższone, tętno podwyższone. Cukier podniesiony, tak? Czyli znowu jakby immunologia tutaj, co tam jeszcze mamy tak naprawdę. Jelita nam siadają, bo się okazuje, że no jak jest takie pobudzenie, mi zawsze pasuje jakby takie porównanie z wilkiem gotowym do walki, głodnym i wilkiem sytym, no nie? Że jesteśmy tak, wiesz, jak taki głodny wilk cały czas, że tam gotowi na polowanie, czyli po prostu ciągłe napięcie. Układ nerwowy pracuje cały czas, mózg w ogóle ukrwienie tam konkretnie. Źrenice po prostu, wiesz, rozszerzone cały czas, bo trzeba po prostu tam zwierzyny szukać i tak dalej. Ale za to narządy trzewne, jelita, wyhamowane, bo jak się idzie na polowanie, to wtedy jedzonko się nie trawi. To wtedy się nie siusia, więc pęcherz też zaciśnięty. I wtedy się też nie myśli o rozmnażaniu, więc problemy dalej, tak? Gdzieś tam z potomstwem, to jest bardzo duży problem aktualnie XXI wieku. Dużo osób stara się o dziecko. No tak. No nic, to nie mówimy w kontekście, nie mówimy, że oni są dzbanami w żaden sposób. Natomiast to takie To może być jakaś konsekwencja tego, że już jakby wcześniej sobie nieświadomie trochę na to zapracowaliśmy, no bo to, że wystawiamy się na dużą ilość bodźców, to jest problem jakby z dwóch stron. Na początku to jest po prostu atrakcyjne. I teraz jak myślimy sobie też o osobach bardzo młodych, no to teraz wiemy, że już dzieci mają duży kontakt z elektroniką. No my mieliśmy trochę mniejszy, ale koniec końców w naszym wieku też jest bardzo dużo ludzi, którzy non-stop mają ten screen time taki wysoki. No. Więc to się może wydawać na początku jakby atrakcyjne, że tam dużo rzeczy jest w sieci, możesz się dużo dowiedzieć i tak dalej, ale to cię tak w sumie wciąga, no bo aplikacje, strony internetowe, wszystko jest tak pokonstruowane, żebyś jak najwięcej czasu przy tym jakby był. A później dochodzi do tego jakby kwestia też tego, że nasz mózg się jakby trochę przemodelowuje. No nasze mózgi są plastyczne w sumie cały czas do końca życia. Ważne jest to, że one już jakby na początku, jak jesteśmy bardzo młodzi, się rozwijamy, to są bardzo plastyczne, więc dzieci korzystając no w ogóle z elektroniki, już jakby teraz też naukowcy o tym trąbią, że mózgi tych nowych pokoleń będą w ogóle inaczej działały. One będą jakby miały inne trochę okablowanie, bo będą się tworzyły innego rodzaju połączenia niż to miały, niż powiedzmy takie schematy, które występowały jeszcze u nas, czy u naszych rodziców, czy dziadków. Więc dochodzi do tego jakby kwestia już właśnie tego okablowania i też tego, że inaczej wydzielamy pewne neuroprzekaźniki. Czyli my na przykład teraz możemy być jakby bardzo mocno nastawieni na dopaminę. I znowu jest dużo rzeczy, które nam tą dopaminę będą podnosiły. Czyli chociażby powiadomienia w telefonie. To jest też całkiem fajnie zbadane, że za każdym razem, kiedy przychodzi SMS czy powiadomienie z jakiejś aplikacji, że ktoś do nas napisał. Myślę, że no SMS już mniej to... trochę, no nie? Takie... SMS-y? No bo teraz może powiedzmy jest mniej, ale też ile dziennie dostajesz SMS-ów, a ile razy ktoś na Messengerze pisze, nie? Więc na pewno bardzo, bardzo dużo. I jeśli te powiadomienia są włączone i one nam gdzieś tam wyskakują na ekranie, słyszymy ten dźwięk, to okazuje się, że sam dźwięk tego, że słyszymy powiadomienie, już wywołuje u nas uwolnienie dopaminy. Czyli to jest, no, można powiedzieć, takie trochę równoznaczne z tym, jakbyśmy dostawali drobny zastrzyk taki
narkotyczny, mhm. nie? I za każdym razem nam to poprawia powiedzmy samo, jakieś tam no, w pewnym sensie samopoczucie, nie? Wrzucamy sobie zdjęcie na social media i patrzymy, ile razy dostaniemy lajka. No, to jest, znowu to jest, też to podbija nam to tą dopaminkę, nie? Więc to jest generalnie straszne, ale tak jest. I teraz przyzwyczajamy mózg do tego, że on tej dopaminy dostaje bardzo dużo. I teraz znowu mamy dwa takie układy, które się wzajemnie jakby pobudzają, hamują, nie? Czyli mamy glutaminian i mamy GABę. Mhm. I GABA nas powinna tak fajnie wyciszyć, wyhamować tą aktywność, więc tutaj znowu może być pewien problem, bo badania pokazują, że my potrzebujemy mniej więcej tyle samo energii na wyhamowanie, co jakby na utrzymanie ciągłego myślenia. I kilka dni temu spotkałem coś, co mnie po prostu zszokowało, jeśli chodzi o badania. One dotyczyły właśnie naszych problemów z myśleniem. Mhm. Tylko nie z tym, że nie myślimy, tylko że mamy taką myślową biegunkę. Okay. I okazuje się, że dosyć dużo osób, które były poproszone w warunkach takich laboratoryjnych, żeby jakby pozbawić się zewnętrznych bodźców, po prostu miałeś usiąść i skupić się na swoich własnych odczuciach, emocjach i jakby tam nie zajmować rąk niczym, między 6 a 15 minut. I część osób jakby miała, znaczy w ogóle te osoby miały możliwość poddać się jakiemuś bodźcowaniu, żeby tą sytuację przerwać, co w tym przypadku było rażeniem prądem. I dużo osób zdecydowało się na to, żeby lepiej ich nawet razić prądem, niż żeby pozbawić się jakichkolwiek bodźców. To jest mocne. Ale ja tak, wiesz, mocne, co nie? Mówisz o takich rzeczach, to ja już nie mam takich problemów, bo i tam robię trening oddechowy, medytacje mm-hmm. i tak dalej, więc jakby no tak, stanie... bo mamy fajne narzędzia, żeby jakby się tak, z tego tak, cyklu tak. Ale wyrwać, ja pamiętam, nie? Jak gdzieś wdrażałem się w ogóle w medytację, no to był katastrofa. I teraz jak o tym mówisz, to ja znam niesamowitą dużą ilość osób, które ewidentnie by wcisnęły ten przycisk z prądem, po prostu one nie są w stanie, tak? One na przykład nie są w stanie milczeć, nie są w stanie wyłączyć radio, nie słuchaj tego radia. Muszą cały czas się bodźcować, tak? Tutaj gdzieś prasowanie, to musi lecieć telewizor, tak? Robię w kuchni obiad, to ja muszę po prostu lecieć radio, tak? Tutaj jadę samochodem, to ja muszę rozmawiać przez telefon. I nawet wiesz, im więcej bodźców non-stop są ze sobą, a później się okazuje, że co? Problemy ze snem i tak dalej, no nie? Jakby cały czas te pobudzenie i jesz, ich ciało nie jest w stanie wyhamować w żaden sposób. Prędzej później jakoś wyhamuje w szpitalu, no nie? No niestety, ale tak. No, tak ale tutaj to znowu wiemy, że takie nadmierne pobudzanie, właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, wyższe ciśnienie, wyższy poziom glukozy we krwi, a to generalnie też jakby wiemy klinicznie, czym się kończy, więc no na pewno koreluje z krótszym życiem. Więc też pytanie, czy ono będzie na pewno krótsze, ale fajniejsze. Mhm. No i się też tak okazuje, że w sumie to ciężko powiedzieć, to... raczej nie, no bo jeśli znowu, no tutaj też miałem wcześniej jakby do tego nawiązać, że czasami jest tak, że na coś tracimy czas, ale go tracimy w sumie fajnie i z korzyścią. Czyli ja bym na przykład wolał po prostu nie robić faktycznie nic i się walnąć na kocyku na trawie, albo jeśli już koniecznie muszę się dobodźcować, no bo też umówmy się, no na przykład pograć sobie na konsoli, no to spoko. Tylko, że przynajmniej mam z tego jakąś frajdę. Tak, no ale na razie to jest dalej dobijanie się jakby, wiesz, tej gry, bo on coś się stymuluje dopaminą. Tak, tak, z jednej strony. Tak, ale... tak, tak, tak. No ale w jakiś tam, no też nie, myślę, że nikt z nas nie jest chyba gotowy na to, żeby w drugą stronę wybrać się do klasztoru i siedzieć w jakiejś ciemnej tak. celi przez ale... resztę życia. Przez resztę życia nie, ale zobacz, że teraz takie sytuacje jakichś rekolekcji w milczeniu, wyjazdów, pranajamy, vipassany. Vipassany są mega popularne, że po prostu jak ktoś organizuje akcje typu będziemy milczeć i po prostu jeść jabłka przez tydzień, to się okazuje, że... że to jest najlepsza akcja. Nie ma miejsc, no nie, to trzeba bukować pół roku wcześniej. Czy coś się będzie śmiało, ale no tak jest, po prostu poszukajcie sobie, czy na przykład miejsc na... Teraz będzie trochę problem, bo pewnie takie rzeczy nieorganizowane, ale powiedzmy gdzieś tam jesienią, adwentycznym roku, medytacje ignacjańskie albo właśnie tą vipassanę, no to wiesz, w ogóle nie ma szans, jakby na weekend się czekaj, to zapomnij, no nie, to rok wcześniej musisz bukować to. Aha. Gdzie siedzisz w klasztorze, dostajesz jabłka.
No tak, ja wiem. Gruba akcja. No tak. Ale tak jest i ludzie potrzebują tego, ale wiecie, jakby teraz pojechaliśmy w takim kierunku, że po prostu ludzie tak stymulacja, wszystko tam wbrew przeciwko swemu ciału, że w końcu lądują w szpitalu, ale jakby bycie dbanym niekoniecznie oznacza to. To jest jakby taki okres przejściowy. Że wiesz, tak się stymulujesz pod różnym kątem, pod kątem nadmiernej ilości informacji, pod kątem bardzo kiepskiego jedzenia, pod kątem braku aktywności, pod kątem powiedzmy bycia w strefie komfortu i często nie robienia niczego innego, co rzeczywiście mogłoby cię w jakiś sposób rozwijać i nie jest scrollowaniem, wiesz, jakby na Facebooku, Instagramie, bo dojechać siebie pod kątem układu nerwowego można na bardzo wiele sposobów, tak? Nawet możemy w kierunku tej naszej tutaj cudownej, którą już wspominaliśmy w pierwszym sezonie, triady zdrowia, gdzie możemy się obciążyć emocjonalnie, strukturalnie, o czym będziemy sobie mówić niedługo, albo chemicznie. I teraz tak, jak powiedzmy, my ostatnio mamy kontakt, znaczy mamy kontakt, zaraz tego, że się narażamy i narażamy to złe słowo, ale narażamy na kontakt z innymi ludźmi. Nie chodzi o to, chodzi o to, że... Poddajemy się ekspozycji. Poddajemy się ekspozycji, dokładnie, poddajemy się ekspozycji, to czasami mamy kontakt z takim po prostu dzbaningiem non-stop, no nie? I przykładowo, słuchajcie, o co nam chodzi? Czasami jedna informacja i my już wiemy, z kim mamy do czynienia, bo to może być po prostu pytanie na kursie w sytuacji, kiedy mówimy coś, powtarzamy coś trzy razy i ktoś zadaje dokładnie to samo pytanie, na które przed chwilą tutaj została udzielona odpowiedź tak. I jeszcze przed pytaniem. Albo załóżmy sobie, słuchajcie, coś takiego. Piszemy krótki mail. Słuchajcie, jest taka sprawa, robimy akcję charytatywną, która będzie miała miejsce w czwartek. Żeby wziąć udział w tej akcji charytatywnej, musicie wybrać hospicjum, możecie wybrać dowolne hospicjum, wpisujecie w Google hospicjum i tak dalej i przelać na te hospicjum minimum 100 zł i screena wysłać nam, przez co my wam wyślemy jakby... Link zapisowy do webinaru. Link zapisowy do webinaru albo link do pokoju webinarowego, jak to miało miejsce, tak? No. I za chwilę jest taka informacja. Cześć, chcę się zapisać, co muszę zrobić. To jest pierwsza sprawa. To naprawdę dużo osób tak napisało. Kolejna grupa osób typu, hej, czy może być hospicjum takie i takie? Tak, może być hospicjum takie i takie. Trzecia opcja, no właśnie, o której będzie na przykład, o której będzie webinar? Czy mogę dostać konto do wpłaty? Naprawdę? I my po prostu tak sobie siedzimy i tak czytamy tego maila jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, coś pewnie źle zrobiliśmy. To nie mogłoby tak, po prostu nie może aż tak ludzi tego nie zrozumieć. Ale okazuje się, że tam nie ma specjalnie błędów i czasami po prostu wrzucamy informację. Dobra, to mogło być skomplikowane. No tu trzeba wybrać hospicjum, coś tam. Jest tam przynajmniej dwie rzeczy, które trzeba zrobić. To dla ludzi jest często za dużo, bo nie wiesz, nie bez powodu jest powiedziane, że jak robisz jakiś wpis i tak dalej, to masz zrobić tak zwany call to action. I to jest jedna rzecz. Tak. Jeden, czyli nie możesz powiedzieć, słuchajcie, jak wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo nie zrobił nic, to za dużo. To jest dwie rzeczy już naraz zrobione, nie? Bo to jest robione, wiecie, jakby pod kątem osób, które najmniej ogarniają. Czy tych naszych dzbanów tutaj, no nie? Osławionych. Albo też osoby, które no właśnie, po prostu robią naraz tyle rzeczy, tak. Czyli prowadzą samochód, słuchają podcastu i tak dalej i na przykład ktoś teraz miałby to zasubskrybować, ale... I lajka, i komentarz, tak, tam, i udostępni gdzieś tak, jeszcze. I tu prowadzi, a tu pisze komentarz, nie? Tak, okay. Absolutnie nie namawiamy. więc no właśnie. I my naprawdę spotykamy się z tym najczęściej pewnie kilka razy dziennie, z takim czymś, że wrzucamy informację, hej, robimy webinar, który będzie dostępny przez środę i czwartek. I ktoś mówi, hej, a mogę dostać go w piątek? A on będzie dostępny w ogóle po tym i jest cały czas sam. Mówimy, no fajnie, no po prostu szkoda, bo ludzie są, no widać, że dojechani po prostu, że tak naprawdę ja się czasami na tym łapię. Tak, więc też, żeby było jasne, jeśli ktoś z was poczuje się teraz urażony, to absolutnie to nie jest tak, że my jakoś tam bardzo mocno hejtujemy takie podejście, tylko to jest, raczej zwróćcie uwagę na to, że to jest pewien problem, który należy rozwiązać, bo to nie, my akurat jesteśmy trochę, no powiedzmy, staramy się zrozumieć sytuację, no ale wyobraźcie sobie też taką sytuację, że, no nie wiem, aplikujecie do jakiejś pracy,
No i na przykład trzeba napisać CV i na przykład dodatkowo odpowiedzieć tam na jakieś trzy proste pytania i na przykład albo spełnić jakieś wymagania, które są podane na stronie, gdzie jest jakby ta aplikacja. No i na przykład z trzech robicie jedną rzecz albo na przykład zadajecie pytania na temat tego, co było w tym ogłoszeniu o pracę, no to postawcie się w roli osoby, która no, szuka pracownika, nie? To tutaj no, można się spodziewać braku odpowiedzi. Tak, albo ze nawet strony zobacz, pracodawcy. I to jest generalnie w życiu, w każdej sytuacji. Tak to może być jakby źle odebrane. Wiecie, na przykład, załóżmy nasz przykład, tak? Takie akcje, jeżeli ludzie na przykład do nas takie gafy robią, to prawdopodobnie do innych też. No bo dlaczego mieliśmy być inni, tak? Więc takie informacje po prostu wysyłają dużo wszędzie. Teraz się też okazało, że łatwiej czasami jest napisać do kogoś, niż przeczytać te pół strony podaniowej, czy tam po prostu tych pięć linijek, no bo odpowiedź czasami dostaniesz szybciej, niż jakbyś miał dokończyć to czytać. Ale ona będzie taka idealna do ciebie, no nie? Może ludzie też szukają jakby takiej atencji trochę, też nie wiadomo, jak to wygląda. Ale załóżmy sobie rozmowy. Załóżmy sobie, że w tym momencie dużo osób robi takie akcje jak my, różne, no, webinary i tak dalej. I to są często różne tam firmy szkoleniowe, jakieś szkoły, gabinety i tak dalej. I się okazuje, że później ktoś tam zrobił taką gafę, że wiesz, wysłał raz, nie doczytał, drugi, trzeci, czwarty i potem składa aplikację, załóżmy, tak, hipotetycznie. My szukamy pracownika i ktoś napisał do nas. No to ja na przykład często robię tak, że czy ta osoba się na przykład kontaktowała z nami, ja sobie wchodzę na maila, wsukuję sobie nazwisko tej osoby i patrzę, mówię, nie. No way. Nie, nie, w ogóle nie potrafię czytać, nie? Do końca. I na przykład mi, to już nie w kontekście bycia zbanem, no nie, tylko na przykład mi byłoby głupio często. Jakby ja bym usiadł po prostu, mówię, co ta osoba o mnie pomyśli, no nie? W sensie, jak ja zadam pytanie, na które odpowiedź padła przed chwilą, to co pomyśli o mnie osoba, która mnie odpisywała? Powie, no nie, no jaki dzban. No nie potrafi czytać, no nie? Jest jakby... Zwłaszcza jak to są proste rzeczy, bo ja jeszcze jakby to, jak ktoś dopytuje o rzeczy merytoryczne, na przykład tak jak tak. Na szkoleniu, czy jak tekst jest jakiś specyficzny i ktoś po prostu zadaje pytanie, które być może odpowiedź padła w tekście, ale może był jakbyś problem jakby z odbiorem tego, no bo może jakby nie znasz do końca kontekstu całego wpisu. No ale jeśli to jest coś typu w środę o 18 coś będzie, dosłownie, to ja zakładam, że każdy jest w stanie... I hej, czy to będzie w środę o 18? Tak, tak, tak. No, więc jakby zupełnie inna sytuacja, nie? Co teraz pomyślałem o tej atencji trochę, tak mi się jakoś wymknęło i tak stwierdziłem, że może kurde ludzie potrzebują jakby takiego kontaktu. A to się go brakuje, tego takiej indywidualnej odpowiedzi, pomimo tego, że na przykład może oni sobie częściowo zdają sprawę, że po prostu pytają o takie błahe rzeczy, taka zaczepka, wiesz, ty piszesz coś? Ale z kim pogadać? Na pewno w środę o 18? Nie wiadomo, no nie? Więc aha. Może też o to chodzi. Tylko, że z nami jest taki plus, w sensie jak mówimy o tym, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest problem stricte powiedzmy tej osoby, bo ona taka jest na przykład, tylko, że ten problem jest bardziej złożony, bo ona często się przestymulowała i my tak czasami robimy, tak? Ja też się na tym łapię, że czasami po prostu jak często zdarza ci się zaczynać czytać wpis, albo blogowy i tak dalej, oglądać film i pomimo tego, że on jest w miarę ciekawy, to go nie dooglądujesz do końca. No nie, no mi się faktycznie zdarza. No, i niedawno mi się zdarzało chyba znacznie częściej niż teraz, ale to też była właśnie kwestia uświadomienia sobie, dlaczego tak może być. Więc też podejrzewam, że część osób może zadawać jakieś takie właśnie dziwne pytanie, nie kumać za bardzo sytuacji. Jeśli na przykład masz otworzonych 10 zakładek, to też akurat... To jak zwykle u mnie, ale jest to akurat zbadane, nie. Że część osób, które jakby czyta tylko jakby wybiórczo i nie umie się za bardzo skoncentrować, to przeskakuje często między zakładkami. Czyli masz na przykład odpalone 4, 5, 6, 7 zakładek i czytasz na przykład sobie jeden akapit, no ale na przykład widzisz, że tam coś zaczyna dziać, ale to jest jakby tak, ty szukasz konkretnie jakiejś tam jednej informacji, więc jedziesz dalej, na przykład od razu na sam koniec tekstu właściwie i jeśli go nie było gdzieś tam w pierwszym akapicie, w kilku randomowych miejscach w środku i na końcu, no to na przykład przełączasz na jakąś inną zakładkę. Albo tam sobie leci jakaś, wiesz, muzyczka, tu sobie coś czytasz, skończył ci się twój ulubiony kawałek na YouTubie, to zamiast doczytać, to przełączasz, wracasz, później wracasz do tej, albo otwierasz jeszcze coś innego, zapomniałeś o tym, że tamto miałeś otwarte i w pewnym momencie masz 20 zakładek
minęły 3 godziny, nadal nie masz odpowiedzi na to pytanie, które chciałeś. Więc no, trochę to przyjaskrawiłem, ale mniej więcej tak to wygląda. Sam się na tym często łapałem. Więc dobra sytuacja jest raczej taka, żeby otworzyć sobie jedną zakładkę, te, których nie korzystasz, pozamykać, usiąść, przeczytać sobie jedno. No jeśli ci się już totalnie nie podoba, to już jakby nie zostawiać tej zakładki otwartej, tylko sobie zmienić na zupełnie coś innego. No ja tak robię, bo jak ja mam 4 zakładki, to ja już po prostu gubię się. I to dla mnie, wiesz, to jest typu, to ja mam tak, teoretycznie nawet tak do biurka siadam, komputer trochę tak biurko, że siadam, tu jakaś jest książka, tutaj, no to ja już pozamiatałem, nie? Ja już nic nie zrobię po prostu, dopóki tam nie będzie czysto, czyli po prostu muszę mieć czystą głowę i skupiam się na jednej rzeczy i zrobię sobie ją, albo na przykład mówię, dobra, trochę za długo tą rzecz robię, przychodzę sobie do innej rzeczy, coś tam innego porobię i wracam do niej, czyli tak jakby to jest takie świadome, bo jak, no ja jestem, myślę, że dość podatny na to, czyli dlatego mój mózg po prostu mnie, wiesz, mówię, stop, pauza, odcinamy cię, chłopie, bo już nic z tego nie będzie, bo ewidentnie byłbym podatny na tego typu rzeczy. Kurde, będzie, że teraz jest taki, że to ludzie będą oglądać, to już jest po ptakach, bo był taki festiwal filmów dokumentalnych, dzisiaj się kończy, chyba Nino, tak jak dobrze pamiętam. I tam po prostu wczoraj z Agą oglądaliśmy z moją żoną film, który dotyczył streamingu w Chinach. Czyli po prostu jakby to już w ogóle jest hardcore. Czyli takie po prostu osoby randomowo, które stają się popularne, bo inni śledzą, później przyjmują ich sponsorzy i tak dalej i streamują na takiej platformie. I po prostu tam, co to się dzieje po prostu pod kątem stymulacji swojego mózgu, to już jest rzezia, no nie? To już w ogóle Instagramy i to, co teraz jest nawet jest taki popularny teraz, zapomniałem, jak się nazywa. TikTok. To w ogóle jest, wiesz, odpada na przedbiegach. Tam jeszcze się więcej rzeczy dzieje. Non-stop, po prostu rzeźnia. To jest rzeźnia na maks, no nie? Tylko, że może to nie są takie krótkie bodźce, ale zobacz to, że cały czas tam się zmniejsza ilość czasu tworzonych treści, bo wcześniej tam minuta, jakieś materiały, to potem Instastory zrobiło się bardziej popularne, bo 15 sekund, bo 20 sekund, a teraz TikTok jeszcze popularniejszy, bo 15 sekund. No bo tyle jesteś w stanie utrzymać uwagę. Smutne to sobie, 15 sekund, a my tak naprawdę i to, że jesteś w stanie utrzymać równowagę, to nie znaczy, że te 15 trzeba teraz pomnożyć przez 1000 i będzie fajnie. I trochę się dojeżdżamy tym, ale no, film zrobił na mnie, no może nie był jakiś specjalnie wybitny, natomiast mówię, kurde, co to się na tym świecie dzieje, no nie? Straszne. Jednocześnie ludzie, których, wiesz, jakby obserwowali, to się pojawia też na naszym tutaj scenie, czy tam YouTube'owej, czy jakiejś tam telewizji i tak dalej, po prostu śledzą cię setki tysięcy osób, jesteś super popularny, ładujesz się tą cały czas dopaminą, jednocześnie jesteś super jakby samotny i nie masz do kogo odezwać i po prostu jesteś szczęśliwy i dojechany i nie potrafisz nawet co zapisać ostatniego maila, zjeść śniadania bez scrollowania. No nie? Czyli właśnie teraz mi do głowy przyszło, że czasami bardziej bądź mniej świadomie, ale dążymy do takiej sytuacji, gdzie w ogóle polecam książki doktora czy profesora, że mnie przekręcił, Olivera Sacksa. Bardzo znanego psychiatry, który nie pamiętam też, której... Jakiś tytuł tej książki, bo jakoś tak... Bo na przykład chyba najbardziej znana to mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. On takie... Te książki, tytuły mają czasami takie ciekawe. Generalnie psychiatra, który opisywał bardzo ciekawe przypadki kliniczne i było sporo jego historii o ludziach, którzy mieli zaburzenia pamięci krótkotrwałej. Na przykład po niektórych skomplikowanych operacjach, po urazach czaszkowych w wyniku też różnych schorzeń, gdzie na przykład takie osoby często decydują się na oglądanie reklam jako formę rozrywki, dlatego że jakby i tak co chwilę tracą pamięć. Więc reklama jest czymś w miarę krótkim, co jesteś w stanie obejrzeć i zrozumieć od początku do końca. Okay. Więc kiedyś, w czasach, kiedy Oliver Sacks pisał te książki, to wydawało się czymś zupełnie creepy i czymś zarezerwowanym dla osób chorych, a teraz widzę, że my jako świat dążymy do tego, żeby wszystko sobie upchać w te 15 sekund albo krócej, żebyśmy byli w stanie to zakumać i z tego skorzystać jakkolwiek. Kurde, no bardzo nieoptymistyczna słabe wizja świata trochę. Ja czasem jak oglądam takie różne rzeczy, to przeraża mnie różne fabuły, które były w Black Mirror. I tam było dużo też takich, wiesz, jakby dziwnych, alternatywnych scenariuszy, które mogłyby się wydarzyć w sumie tak naprawdę niedługo. No i tak sobie na podstawie też ostatnich sytuacji, które dzieją się na świecie, mówię, to jest niestety wizja, która się może w niektórych sytuacjach spełnić. Dobra, ja myślę, że teraz tutaj widzowie, słuchacze mniej więcej wiedzą, o co nam chodzi w kategoriach właśnie ludzi dzbanów.
Uprawianiu dzbaningu. Czym to w ogóle jest, o co chodzi, że tutaj jest tam dieta, że mała aktywność, że tak naprawdę dopamina cały czas, że brak możliwości skupienia się, gorsza koncentracja, brain fog, gdzieś tam powiedzmy skupianie się tylko przez chwilkę i tak dalej. To teraz może w takim razie poruszmy temat, co wypadałoby zrobić, żeby takim dzbanem nie być, tak? Czyli taki, na razie powiedzmy, dajmy takie ogólniki i później tak naprawdę w mamy kolejnych, na to cały sezon, nie? Tak, kolejnych gdzieś tam odsłonek będziemy tak naprawdę poruszać wszystko z tego krok po kroku po kolei i fajnie było, jakby nasi tutaj słuchacze, widzowie zaangażowali się mocno i chcieli dowiedzieć się, jak nie być dzbanem w i tam jakąś sytuację, tak? To może być w treningu, diecie i tak dalej, i tak dalej. Trening, dieta akurat jest zaraz będziemy to robić, natomiast być może macie dużo fajniejsze sytuacje, które jeszcze nie wzięliśmy pod uwagę i mogły być atrakcyjne, byśmy je zrobili wtedy. Pewnie. Dobra. Dobra. Pokrótce. Część możemy jakby podsumować, te, o których mówiliśmy, czyli jak czytamy coś, starajcie się skupiać raczej na jednej rzeczy, bo w ogóle my czasami używamy tego określenia wielozadaniowość, aczkolwiek my go używamy z braku lepszego określenia. Tak, bo my jesteśmy, ludzie są jednozadaniowi. Tak, bo po prostu my jesteśmy, wszyscy jesteśmy jednozadaniowi. Coś takiego jak wielozadaniowość to jest mit wymyślony tylko na potrzeby takie powiedzmy korporacyjne, tylko z którego teraz się właściwie tak już wszyscy wycofują, bo to po prostu nie działa. Dokładnie, nie? Ale zobacz, bo my używamy w kategorii jakby, bo jakby ludzie na co dzień używają wielozadaniowości w trochę w innym kontekście, tak? Bo tak, oni tak, tak. Używają, że nawet wiesz, jakby czytanie, no to jest używanie, jak dla nas, wielu zadań jednocześnie, bo wymiewasz słowa, przetwarzasz informacje, gałki tutaj oczne, wiesz, podążają za tekstem, więc to jest przynajmniej takie na szybko trzy zadania, no nie? A tak, ale jakby tak. Swoją świadomość i swoją uwagę koncentrujesz tylko w jednym miejscu, na jakby jednej czynności, jaką jest akurat czytanie, nie? Tak. Więc jeśli czytacie, to trzeba czytać. Robimy jedną rzecz, świadomie ją kończymy, mamy stop, pauza, next, kolejna rzecz, tak? Czyli jak chcecie marnować czas pod kątem, czy tam jak ja chcę marnować czas, bo my tak mówimy w, jakby w osobie trzeciej, albo jakby po prostu jakby sugerujemy, że jakby mówimy do kogoś, ale to są sytuacje, które nas też jakby często oczywiście, dotyczą, że tak. Nie? Wszyscy jesteśmy trochę dzbanami. Tak, tak, tak. No, to... Ważne jest to, żeby być po prostu dzbany w odpowiednich sytuacjach, bo są takie sytuacje, że jednak dobrze być trochę... Wiesz, tak, tak. No. Najlepiej w zaciszu swojego domu. No przez tak. Chwilę. Okay. Tak, i są takie właśnie sytuacje. Kurde, pogubiłem się teraz. Chciałem tutaj. Czyli tak, jak czytasz książkę, to czytasz książkę. Tak. Grasz na konsoli, to marnujesz grasz na konsoli. Czas na social mediach, marnujesz czas na social mediach i to jest czas na marnowanie na social mediach. Tak, ale warto się w to jakby tam za daleko nie iść. Ten temat, żeby to. W ogóle fajnie sobie też jakby filtrować trochę treści. Czyli na przykład zdecydować się na to, gdzie w internecie na przykład znajdę wartości, które po prostu lubię, chcę oglądać i tak dalej, a jak ograniczyć sobie też rzeczy, które no, po prostu gdzieś tam ci się wyświetlają, może kiedyś gdzieś tam polubiłeś jakieś 100 tysięcy stron, które cię bawiły 10 lat temu, a obecnie już nie bardzo, no a tak. Dalej cię tam bombardują, nie? Więc może tutaj da się zrobić porządki. Nie wiem, czy słyszałeś o tej nowej aplikacji. Jeszcze nie widziałem jej, nie ściągałem jej, ale jest trochę promowana. Nawet nie wiem, jak się nazywa za bardzo, ale chodzi o to, że rośnie ci drzewko w telefonie. Mhm. Jak nie używasz telefonu, to ono ci rośnie. Korzystałem z tego tak? W zeszłym roku. To nie jest nowa aplikacja. Nie, nie, nie. No, ja jestem tak na bieżąco. Ja tyle rzeczy spróbuję, właśnie nic. No, korzystałem z tego, ale jako, że teraz na telefonie właściwie z takich social mediowych rzeczy to został mi tylko Instagram. No i jakby Messenger, ale mam powyłączane wszystkie powiadomienia i tak dalej, więc tam w sumie za dużo. Tak, ja też nie mam powiadomień i po prostu jak to jest bardzo ważne, tak, żeby ja po prostu wchodzić sobie na konto, czy na przykład ja mam taką zasadę, że po prostu siadam sobie, to wtedy odpalam sobie, co jest na mailu, jakie powiadomienia są na Facebooku, pod kątem przede wszystkim stron, które prowadzimy, i komentarze na YouTubie i tak dalej, po prostu zrobię to w 15 minut taki obrządek, czyli tak, sprawdzam sobie 2-3 razy dziennie coś takiego i koniec, no nie, załatwione 10-15 minut max. A więc po prostu odcinamy się trochę od tak świadomie od dopływu informacji i skupiamy się na jednym strumieniu. Yes. Dobra, done. Pierwsza rzecz załatwiona. Next, dwa. Co tam jeszcze możemy dorzucić? Może po prostu tak kompletnie się jakby wiesz, odciąć od bodźców. O, to by było od super, czasu do no, czasu, nie? Czemu nie? Znaczy, czyli najlepszą opcją, to będzie pewnie przerażało część osób, ale najlepszą opcją byłoby według mnie po prostu robić to systematycznie.
mniej więcej narzucić sobie taki reżim, że może by zaraz dziennie tak się potnie, to nie musi być długo, tak to może być 5 minut. Potem może można to wydłużać. I jak się czasami nie uda, no to trudno, życie w jakiś sposób. I po prostu sobie, albo na przykład, jakie masz sposoby? Medytacja pewnie, no nie? Medytacja. Medytację poruszymy pewnie trochę, bo na w jednym odcinku, bo to jest taki temat, tak. Temat rzeka. I też trochę tak przemycimy do... jakby nasi widzowie, to jest taka, jestem słuchacze, dość powiedzmy wyedukowana grupa ludzi, która rzeczywiście takie rzeczy jak medytacja uprawia na co dzień. Nie wszyscy, ale zauważyłem w naszych mailingach, że sporo osób uprawia albo przynajmniej tak mówi. Więc myślę, że tak. Tak, to jest. Okay. Ale w skali na przykład podejrzewam, że świat albo Polski to nie specjalnie dużo osób medytuje. Myślę, że nie. To może być medytacja, ale no właśnie. Ona też może mieć, powiedzmy, trochę też inne formy, bo jakby najczęściej kojarzymy ją z taką, jakby, że sobie siedzimy, zamykamy oczy, koncentrujemy się na oddechu, ale to może być też na przykład medytacja w ruchu. W sumie w pewnym sensie medytacją możesz ją jakby robić w momencie, kiedy też na przykład coś sobie trenujesz, coś ćwiczysz. Tylko że wtedy skupiasz się na tym, że robisz tylko to. Koncentrujesz się na ruchu, jaki wykonujesz. Nie patrzysz wtedy w telefon, na nic innego i po prostu robisz to, co masz robić. Więc w pewnym sensie trening też może być taką formą, nie? Więc o tym też pewnie następnym razem coś tam będzie można o to też zahaczyć. Trening uważności po prostu, nie? Że teraz ja bardzo lubię, nie wiem, czy kojarzysz Miłosza Brzezińskiego? Czasami jest takim gościem w różnych, to jest w ogóle pisarz, on takie różne bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy. Generalnie nazwisko, tak? Kojarzę, tak, ale... On tam w Mało Wielka Firma może spotkałeś się z jego, ten najpopularniejszy podcast nagrał, albo tam był wielu gościem podcastów, ale też przede wszystkim jest autorem książek i on właśnie tak mówi, że po prostu mózgowi trzeba dać taką informację typu tak, teraz będę jadł, no i jem, no nie? Po prostu wiesz, teraz będę po prostu leżał, nic nie robił, no i leżysz, nic nie robisz, także po prostu teraz będę coś. Więc myślę, że powinniśmy sobie robić coś takiego, albo teraz będę brał prysznic. Nie będę kminił, a na przykład ja mam akurat tak, że robię zimne prysznice, to tam nie za bardzo da się odjechać typu przemyślę strategię sprzedażową na najbliższy tam tydzień, albo przemyślę sobie opcję pacjenta. Nie, no po prostu siedzisz po tym prysznicu, po prostu stymuluje ci zimna woda i po prostu jesteś tu i teraz i nic więcej nie robisz. Koniec, dan, załatwione. Medytacja pod prysznicem. Dokładnie. Ja też zauważyłem, że coraz więcej ludzi podejrzewam, że część wybiera nieświadomie tego typu aktywności, które bardzo chamsko ściągają ich do rzeczywistości tu i teraz. I ludzie jakby lubią takie rzeczy robić i po prostu, nie wiem, niektórzy mówią, że to adrenalinę, to im jakieś tam, wiesz, endorfinki wydziela, ale główną rzeczą jest to, że oni są tu i teraz. I jesteś po prostu koniec, to nie jedziesz sobie, nie wiem, 90 km na nartach, w dół, masz tam kasę, jakieś drzewa, no to sorry, ale jesteś tu i teraz i po prostu mówisz, ale to było po prostu gdzieś 5 minut, tam 10 minut na alpejskich stokach, to był czat, no nie, po prostu, ale główną rzeczą to było tu i teraz. Pełnej koncentracji. Tak, koncentracja, to samo dajcie, że nie wiem, śmigasz sobie na rowerze, albo po prostu robisz jakiś mega intensywny trening, po prostu nie wiem, szybkościowy, tak? Robisz sobie trening sprinterski, no to nie wiesz, nie myślisz o kadrach, co tu by dzisiaj zjeść? No to jest od razu, to się ściąga tu i teraz i czujesz, ale to było fajne, nie, byłem tu i teraz. Więc tym się warto zainteresować. Różnego rodzaju treningi oddechowe. Nie muszą być ekstremalne. Nie muszą być ekstremalne. Sport ekstremalny nie muszą być. No nie, ktoś mówi, dobra, tam chłopaki mówią, ale teraz jest ciepło, stoki zamknięte, nie mam roweru MTB, nie lubię treningów szybkościowych, no jestem skazany. Trudno, będę dzbanem do zimy. Tak jest. Można być dzbanem nieekstremalnym. Dobra. Albo nie dzbanem. Next. Co lecimy dalej? W kategoriach nie bycia dzbanem. Nie bycia dzbanem. Znaczy można byłoby ćwiczyć, no nie? Są takie różne formy poprawienia zadaniowości, tak? Że skoncentruje się na czymś. Takie proste ćwiczenia są, które na przykład stymulujesz jednocześnie gdzieś tam móżdżek i po prostu po prostu bark. Załóżmy, że na przykład wykonujesz sobie tam jakieś ruchy, skupiasz się na jednocześnie stoisz sobie na jednej nodze i podbierasz swoją zadaniowość. To dla osób, które na przykład są jednozadaniowe, że po prostu wydaje mi się, że nawet świadome ćwiczenie, nie wiem, ktoś robi przysiad z ciężarem, to już jest wiele zadań jednocześnie wykonywanych. On się na tym w tym momencie koncentruje w 100%, bo musi nie przewrócić się na plecy, gdzieś tam prawidłowo tutaj rozstawić stopy, kolana na zewnątrz, ciężar tutaj utrzymać, łokcie i tak dalej. Zadań po prostu oddychać. I oddychać, zadań jest niesamowita ilość, to poprawia. Stąd osoby, które są aktywne,
to one są rzadziej dzbanami. Ewidentnie, to jest po prostu nieporównywalne, a my jakby poziom dzbaningu badamy na kursach różnych i to też jest fajne, bo na przykład później się on jakby poprawia, tak? Tak. Czyli obniża, można powiedzieć. Poziom dzbaningu się obniża. Obniża, czyli poprawia. Tak, no. Poprawia. Tak, aczkolwiek na kursach to też jest takie, myślę, trochę zrozumiałe, bo jak myślę o sobie czasami na kursach, gdzie jest tam, nie wiem, czwarty dzień szkolenia, piąty dzień szkolenia, jak ktoś mi do głowy ładuje jakąś taką turbo wiedzę, ja już w pewnym momencie to nie wiem za bardzo, gdzie ja jestem, co tutaj się dzieje. Mhm. A jeszcze jak są do przepracowania jakieś takie rzeczy mocno właśnie stymulujące układ nerwowy, jakieś emocjonalne na przykład rzeczy, to już w ogóle wywala w kosmos i ciężko się ogarnąć. Aczkolwiek spoko jest to, że później na przykład mija troszkę czasu i jest dużo lepiej niż było, nie? Tak. A oprócz takich rzeczy, no to oczywiście taką, oprócz aktywności wielką odnogą, co możemy robić, żeby nie być dzbanami, to jest żywienie. To będziemy sobie o tym poruszać, ten temat, bo jest specjalnie go zostawiłem. Zostawimy go, jest super złożony i z tego dużo, ale na przykład my obserwujemy, ja mam w tym momencie kilku swoich pacjentów, którzy po prostu byli w strasznym stanie pod kątem zadaniowości, koncentracji, zadawania głupich pytań. I po prostu dalej tam robiliśmy sobie terapię, oni zmienili sobie nawyki żywieniowe i tak dalej i po prostu nam się po prostu z miesiąca na miesiąc po prostu lepiej rozmawiamy. Mieliśmy o czym rozmawiać. Na początku mówię, Boże, co za człowiek, my się nie dogadamy po prostu. To będzie po prostu droga przez mękę ta terapia i tak kontaktowanie się nasze. A później się okazało, że lepiej. No i po prostu w końcu pach, super, zaskoczyło i fajnie. Poziom zbaningu spadł bardzo mocno. To tak naprawdę myślę, że są kluczowe rzeczy. Bardzo też jest ważne i tutaj będziemy poszukiwać, to możemy od razu naszym słuchaczom rzucić, jakbyście mieli super fajnego psychoterapeuta lub psychoterapeutkę. Myślę, że tutaj oni są w stanie bardzo ciekawe rzeczy nam powiedzieć, bo jak ktoś jest taki rozerwany cały czas i gdzieś tam cały czas rozważa jakiś problem, który po prostu zabiera mu niesamowitą ilość prądu na co dzień, to też ten poziom mu strasznie idzie do góry. I jest mega rozkojarzony. Jest dużo takich osób, które tam żyją czymś. Nie? Po prostu emocje. Życie. Emocje po prostu im przeszkadzają normalnie funkcjonować. I to nie musi być jakaś choroba psychiczna. Czasami po prostu jakieś kilka, albo jedna jakaś potężna sytuacja, która często zupełnie nie zależy od tej osoby, albo kilka, które się jakoś nałożyły w jednym czasie. Tak. I właśnie coś ciekawe też, że jeśli chodzi o takie systemy emocjonalne, to one mogą być na różnych poziomach, tak? Bo ktoś sobie może z tego zdawać sprawę i on wie, że tak jest, że po prostu jego poziom koncentracji po czymś, powiedzmy, że jestem osobą w miarę świadomą i zdarza mi się, że po prostu coś mi idzie, jakaś czynność wykonuję dużo gorzej, ale wiem, że na przykład rano, nie wiem, tam posprzeczałem się, tak? Albo coś tam zrobiłem i jestem taki trochę taki rozerwany i po prostu widzę ewidentnie, że jakby to się powtórzyło, to ja bym w sobotę dzwonił już, no nie? Okej. Okay. No w ten sposób, no nie? Jakoś tak, że po prostu tych będzie za dużo, ja bym zastanawiał się, tak, okej, co zrobić, żeby tam gdzieś tam zmienić tą sytuację i w ten sposób. Więc tutaj akurat rozmowa psychoterapeuty byłaby fajna. Natomiast jakby mówimy o tym, że te problemy mogą być takie świadome przez innych, mogą być takie, że ktoś odrzuca to i im nie, raczej nie. To większość pacjentów, tak? Mhm. Na przykład jak my nawet mamy swoje różnego rodzaju narzędzia, że badamy sobie pacjentów i często tak ma, że sprawdzasz sobie pacjentów i na przykład mówisz, pani co, ten problem, który pani zgłasza, to jest taki problem niespecyficzny i raczej tu będziemy mieli problem związany z emocjami jakimiś tam. I pacjent mówi, nie, to jest możliwe, ja już to wszystko w głowie pokładam i tak dalej. No nie? Jakby ciało pokazuje dokładnie to i to ono się raczej rzadko myli, ciało tego osobnika, a pacjent mówi, nie, to nie to, nie idźmy tą drogą. Lekka dywersja. Lekka dywersja, nie? Tak, gdzie są drzwi? nie idźmy. Ty się odkręcasz i pech, pacjenta już nie ma, no nie? A kolejna sprawa jest taka, że pacjent po prostu nie ma zielonego pojęcia. W ogóle nawet nie brał tego nigdy pod uwagę i to jest tak, że on nawet go nie wyklucza, bo nawet nie wie, co ma wykluczać. W ten sposób. Tak. I o tym byśmy sobie pogadali właśnie z psychoterapeutami, to by było fajne. I tutaj myślę, że pokrótce
ugryźliśmy chyba większość tematów. Ogólnie. Tak, ogólnie. Bardzo ogólnie, bo to jest pierwszy odcinek kolejnego sezonu, więc tak naprawdę teraz sobie tak zrobiliśmy taki zarys, co my tu będziemy robić. No i wydaje mi się, że wiele osób powinno zainteresować, zarówno terapeutów, bo to jest przede wszystkim dla terapeutów, którzy pracują sobie z pacjentami i wiedzą, że no jest na tym poletku sporo do zagospodarowania, ale z racji tego, że no nie możemy zrobić podcastu, który jest tylko dla terapeutów, moglibyśmy zrobić taki podcast, żebyś musiał wpisać jakiś tam, wiesz... Prawo wykonywania. No, rytuację. Podcast tam wpisujesz sobie, logujesz się, bam, jest łatwo, no nie? Jesteś tutaj? Nie, to będą nas też oczywiście oglądać pacjenci, tudzież klienci różnych masażystów, tudzież podopietni różnych trenerów i tak dalej. I oni też mogą wyciągnąć jakby dużo, dużo dla siebie. Ja czekam tylko, kiedy będzie taka sytuacja, że przyjdzie do mnie pacjent i powie: panie Patryku, jaki jest pana główny problem? Proszę, nie oddzbani. Jestem dzbanem. A jest sporo osób, które przychodzi i mówi mi takie nowinki z, no nie, że po prostu gdzieś tam, ja no coś tam narzekam, albo tam kogoś, powiedzmy, gdzieś tam na Neurofika oczerniamy i ktoś przychodzi i następny, wiesz, jakby następny tydzień, no nie? I mówi, no, a coś tam, wiesz, jakby od razu jest taka gadka szmatka, że gdzieś tam wjeżdża, więc jak ktoś przyjdzie do mnie w czerwcu i powie, że nie chce być dzbanem, to po prostu cud. Od razu po prostu wrzucam informację, że mówię, a jest, tutaj mogę kurować swoich pacjentów. No. Dobra. I tym koniec. Wesołym akcentem udało nam się dorzucić niewielką łopatę. Ta łopata jest taka, wiesz co... Wyświechtana już? Nie, to jest czy super. No. Nie, idźmy dalej. Nie, to jest dobre. To jest jakby dobra końcówka, że dorzucamy, tylko chciałem zastanowić się jakby, czyja ta łopata jest. Czyli kto tą łopatę teraz nam, wiesz, na nasz terapeutyczny grobek wrzucił, no nie? Nie, czy nam się podkopał. Ja myślę, że to są osoby, które... Sami podkopujemy, ale ktoś tam nam sypie. Niechcący, tak, dokładnie tak jest trochę, ale niechcący mogliśmy go, mógł się poczuć urażony w tym odcinku, że wiesz, tam pisał do nas i to właśnie on był, że tak nie doczytał i napisał i teraz jest mu smutno, jest mu głupio, słuchajcie, w ogóle... Jeśli było... tak było, to już się z tego wytłumaczyliśmy. Tak, ale to nie było... jest chęć obrażenia absolutnie było, nikogo. Było, minęło. Znaczy to my po prostu, nawet wy jak będziecie robić swoją markę osobistą i tak dalej, budować w sieci, to pamiętajcie o tym, że to jest normalne i z tym się trzeba liczyć, więc jakby my wzięliśmy poprawkę na to, że takich osób, które będą pytały się o to samo, co było napisane przed chwilą, będzie sporo, więc po prostu to już nas nie wybija z rytmu, ale dla was może być to nowością, więc chcieliśmy wam o tym powiedzieć. Ja tylko chcę powiedzieć, że przez najbliższe tygodnie, o właśnie, sponsorem naszego kanału będzie Neuroklub. Tak, dobra. Będzie. Neuroklub jest sponsorem naszego programu. Jak nie wiecie, o co chodzi, wstukujcie sobie neuroklub.pl i już wiecie. On jest, tak, i on nas sponsoruje. Dziękujemy Neuroklubowi za sponsorowanie nas. Dobra. Tutaj Neurofreaku, swego ulubionego partnera biznesowego. Dziękuję wam za uwagę. Patryk. Maciek. I widzimy się za tydzień w środę, każdą środę wieczorkiem o godzinie 19:00. Neurofreaki. Hej.